Witam wszystkich moich widzów. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na film o tym, jak zrobić różyczki z różnych materiałów. Tu mamy papier do pakowania. Tu mamy serwetki, folia aluminiowa. Tu inny rodzaj serwetek. Tutaj jest pergamin. I teraz mamy tak. Tutaj do pieczenia papier i jeszcze końcówka mi została starego jakiegoś też do pieczenia woskowanego papieru. Więc może zaczniemy od tego papieru do pakowania. Składamy taki pasek gdzieś 6 cm. Składamy na pół. Zaginamy brzeg i zawijamy w koło, drapując ten papier. Bardzo łatwo się robi. Drapujemy w koło i na tym palcu tak troszkę podwijamy. Okulary ubrałam, żeby lepiej widzieć. Tu wyrównujemy. Urwało nam się, ale to nic. Taka nam wystarczy. Bo ten papier jest bardzo cieniutki, ten im właśnie statyw i przysłali. I bierzemy nić. Wiążemy to wszystko dobrze. Robimy dwa supełki. O, i mamy różyczkę. Potem można tą końcówkę obciąć, zależy gdzie to będzie używane. Bo jak na czymś płaskim, wtedy obcinamy dotąd. A chyba, że chcemy różyczkę zrobić na patyczku i potem listki, gałązki, to może to zostać. O, i co mamy z tego, z tej kubki? Różyczkę. A wzięłam sobie jeszcze do towarzystwa swoje dynie. To może byście chcieli zobaczyć je. Teraz przy świetle lepszym niż przedtem w nocy. To tak, tą różyczkę z papieru do opakowania mamy. Teraz może zrobimy serwetki. Tu mam takie serwetki. Tak, one są na 3 składane. Więc jeszcze ją sobie złożymy na pół. Czy na całość robiłam? Nie, na pół składam. Na pół składamy. I znów zaczynamy drapowanie. I na tym palcu ten brzeg podwijamy. Koło podwijamy, podwijamy. Także wszystko jest zrobione z materiałów, które idą w sumie do wyrzucenia. Serwetki, papier do pakowania. O, mamy kolejną różyczkę. Zwijamy tu porządnie. Bierzemy nić. Związujemy. No, dwa supełki. I mamy kolejną różyczkę. Teraz może zrobimy tutaj z tych zielonych różyczka. To jest taki papier jak do pieczenia, tylko w zielonym kolorze. Składamy na pół.
i zaczynamy to samo. Tutaj narożnik jeden podginamy troszeczkę, a potem idziemy na okrągło. Na palcu zawijamy ten brzeżek troszkę i wtedy nam taka ładna wychodzi różyczka. Ściskamy mocno. Bierzemy nitkę. Dwa supełki. I obcinamy końcóweczki i mamy kolejną. Tą zrobimy na końcu, bo jest najtrudniejsza. Teraz folia aluminiowa. Składamy tą matową stroną do środka, błyszcząca na wierzch. Znowu brzeg zawijamy lekko. I potem na palcu zawijamy ten brzeżek. Jak nam przerwie się w jakimś miejscu, to nie szkodzi. Bo wtedy różyczka bardziej naturalnie wygląda. O, tu też troszkę się mi przerwało. Ale to żaden problem. Gniatamy porządnie i związujemy. I mamy tą różyczkę. I jeszcze tu mam dwa rodzaje papieru do pakowania. Ten jest jaśniejszy, mniej nawoskowany. Ten jest bardziej nawoskowany. A jeszcze mamy tutaj papier śniadaniowy. To może teraz o tutaj ten z papieru śniadaniowego zrobimy. Taki jest dosyć sztywny, no ale fajnie się z niego robi. Muszę przekręcić całkowicie tak sobie. O, i gotowa różyczka. Mamy gotową. Wiążemy. Ups, to już nie wyszło. O, jest. I tu mamy z papieru śniadaniowego. I teraz tak, jeszcze nam został, tu mam serwetki jeszcze inne, ale te mi się skończyły, bo tylko parę sztuk miałam tych serwetek.
Takie one są dziurkowane. Teraz tak. Papier do pieczenia. Ten jaśniejszy, mniej nawoskowany, ten ciemniejszy ma więcej wosku. Odwijamy brzeżek i zawijamy. Jak chcemy większą różyczkę, to możemy dołożyć potem na przykład drugi taki pasek. Paski tak po 6-5 cm wystarczy uciąć. Chyba że chcemy tą różę mieć porządną, to wtedy już porządny pasek ucinamy. No i żeby była w objętości, średnicę miała większą, no to na przykład jak skończymy tą różyczkę zwijać, dokładamy drugi taki pasek lub trzeci i wtedy mamy duże róże. Nawet mi się zrymowało. Związujemy następną. Ops, urwałam nitkę. Ale to nic. Zaraz zrobimy inną pętelkę. I mamy teraz, to jest chyba jaśniejszy papier, tak, jest ciemniejszy, sama nie wiem. Teraz zrobimy z tego bardziej nawoskowanego. Tyle tych różyczek robię, że chyba każdy się nauczy. Zresztą kiedyś się robiło w szkole takie różyczki. Z bibułki, nie z bibułki kolorowej. Różyczki można wykorzystać teraz na jesień do bukietów, w ogóle do tych stroików na gwiazdkę, do stroików jesiennych. Dobrze, mamy kolejną różyczkę. Taką. Widać ją dobrze. Związujemy i zostanie nam najładniejsza i najtrudniejsza. Z liści Wam nie pokażę. Pokażę Wam gotowe. Liści nie mam, bo 3 dni padało i nie mam świeżych liści. Bo w tą pogodę nie chciało mi się zbierać ich. Ale pokażę Wam z tych, co zrobiłam. Dobrze, i mamy kolejną różyczkę. Tu mamy zrobione z liści klonu i troszkę popsikałam lakierem z brokatem. To w niektórych miejscach tak troszkę się błyszczy. Ten lakier brokatowy w kolorze złotym wzięłam. Oj, wypadły. Dobra, to mamy tutaj te. I została nam różyczka, którą wpakowałam tutaj, bo wyszła ładna, ale się rozkręca. Więc taką różyczkę dobrze by było od razu robić i na gorąco na klej przyklejać, bo bardzo ładnie wygląda. Śliczna jest, ale się szybko rozwija, także trzeba było od razu tutaj klejem na gorąco i do czegoś od razu ją przymocować. Wkładam ją tutaj do tego pojemniczka. O, tak wygląda ślicznie. I robimy taki pasek. O, ta folia jest taka grubsza. Pod spodem jest srebrna, tu jest taka złota. Też składamy na pół. Zawijamy koniec brzeżek pod spód i potem tu drapujemy też na tym palcu. Zawijamy
o wszystko. O, najśliczniejsza jest. Najśliczniejsza i najciężej się ją robi. Także tutaj jej się nie da nitką związać, bo jej nie można związać po prostu. O. Także od razu ścinamy na przykład końcówkę, żeby była bardziej płaska, i od razu na klej i przyklejamy, nie wiem, przypuśćmy, że do dyni. A tu są moje dynki, nie wiem, czy dobrze widać. Te halloweenowe, co robiłam, wtedy ciemno. Ciemny ten film wyszedł, bo w sumie w noc nagrywam. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli Wam się podobało, proszę zostawić łapki i komentarze. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Pa, buziaczki, do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich. Pa!